Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o powstaniu styczniowym. Czego dowiemy się na tej lekcji? Dowiemy się na czym polegała praca organiczna i rewolucja moralna. Poznamy sytuację polityczno-gospodarczą na ziemiach polskich, poznamy przyczyny wybuchu powstania styczniowego oraz przebieg walk. Zaczynamy od pojęcia pracy organicznej. Praca organiczna to postrzeganie narodu jako jednego organizmu. Głoszono potrzebę wspólnej i systematycznej pracy wszystkich Polaków dla dobra całego społeczeństwa. Polscy pozytywiści postrzegali naród jako żywy organizm. Tak jak dla właściwego funkcjonowania organizmu niezbędne jest zdrowie wszystkich organów, tak dla dobra społeczeństwa potrzebny jest równomierny rozwój wszystkich jego warstw i dziedzin życia. Sądzono zatem, że należy pomnażać osobisty majątek, a przy tym tworzyć miejsca pracy dla uboższych. Swoistymi organizatorami pracy organicznej byli przedsiębiorcy, kupcy, bankierzy i właściciele majątków ziemskich, gospodarujący w warunkach kapitalistycznych. Ziemie polskie przed Powstaniem Styczniowym. Klęska powstania listopadowego oraz represje zniechęciły większość Polaków do konspiracji. Na zaprzestanie działalności spiskowej wpłynęła także poprawa sytuacji ekonomicznej. W zaborze pruskim mamy pracę organiczną na terytoriach polskich, właśnie najwcześniej rozpoczęła się na ziemiach tego zaboru. Mamy Dezyderego Chłapowskiego, który rozpowszechnił w Wielkopolsce nowoczesne sposoby uprawy roli. Mamy Karola Marcinkowskiego, który przyczynił się do powstania Poznańskiego Bazaru, będącego ważnym ośrodkiem polskiego życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Mamy Hipolita Cegielskiego, który otworzył w Poznaniu fabrykę maszyn rolniczych. Zabór rosyjski po klęsce Rosji w wojnie krymskiej, o której jeszcze sobie wspomnimy, rozpoczął się okres reform zwany odwilżą po Sewastopolską. Złagodzono m.in. politykę względem Królestwa Polskiego. Car Aleksander II zniósł stan wojenny i złagodził represje wobec Polaków, wzrosła aktywność polskiego społeczeństwa w sferze gospodarczej. W Warszawie otwarto wyższą uczelnię akademia, Akademię Medyko-Chirurgiczną, utworzono Towarzystwo Rolnicze. W zaborze austriackim od 1848 roku na austriackim tronie zasiadł cesarz Franciszek Józef I. Na początku swojego panowania władca zaostrzył politykę względem Polaków. Złagodzenie polityki nastąpiło w wyniku wiosny ludów w 1849 roku. Namiestnikiem Galicji został Agenor Gołuchowski. Zapoczątkowało to proces polonizacji urzędów. Coraz aktywniej działały polskie środowiska kulturalne i naukowe największych miast galicyjskich: Lewowa i Krakowa. I przechodzimy do sytuacji tuż przed wybuchem powstania. W 1853 roku Rosja rozpoczęła kolejną w swojej historii wojnę z Turcją. Szybkie sukcesy armii carskiej zaniepokoiły państwa zachodnie, obawiały się one, że Rosja podporządkuje sobie. Tureckie, dotąd Bałkany. W efekcie Francja i Wielka Brytania, następnie Królestwo Sardynii, przystąpiły do wojny po stronie Turcji. Wojska sprzymierzonych wylądowały na Krymie, gdzie doszło do zaciętych walk. Stąd też ten konflikt nazywano Wojną Krymską. Zakończyła się ona w 1856 roku, upokarzającą klęską Rosji i bardzo niekorzystnym dla niej traktatem pokojowym. W trakcie wojny zmarł car Mikołaj I, a jego następcą został Aleksander II. Przegrana wojna odsunęła zacofanie cywilizacyjne Rosji oraz słabość istniejącego systemu sprawowania rządów. Nowy car zdawał sobie sprawę z konieczności głębokich reform w państwie. Okres ich systematycznego wprowadzenia w Rosji nazywamy odwilżą po posewastopolską w nawiązaniu do upadku rosyjskiej twierdzy Sewastopol na Krymie podczas wojny. Jednym z elementów odwilży było złagodzenie polityki wobec narodowości zamieszkujących Imperium Rosyjskie, w tym także Polaków. W Królestwie Polskim zniesiono stan wojenny, ogłoszono amnestię, a w Warszawie utworzono polskie uczelnie: Akademię Sztuk Pięknych i Akademię Medyko-Chirurgiczną. Szczególnie ważną nową instytucją stało się Towarzystwo Rolnicze utworzone w 1858 roku, na którego czele stanął hrabia Andrzej Zamojski. Nie tylko przygotowywał ono projekty unowocześnienia rolnictwa, lecz także miał ambicje reprezentowania wobec władz interesów społeczeństwa polskiego. Rosyjska polityka ustępstw spowodowała wzbudzenie w społeczeństwie polskim nadziei na jeszcze dalej idące poszerzenie swobód narodowych i politycznych. Wyrazem narastania nastrojów obywatelskich w społeczeństwie polskim był coraz szerszy udział mieszkańców Warszawy w manifestacjach i nabożeństwach patriotycznych. Organizowano je od czerwca 1860 roku z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych oraz, oraz pogrzebów osób zasłużonych dla narodu. W lutym 1861 roku władze zdecydowały się użyć przeciwko manifestującym wojska. Padło wówczas pięciu zabitych. Aby uspokoić wzburzonych Polaków władze rosyjskie zgodziły się znów na ustępstwa. Najważniejsze było przywrócenie zlikwidowanej po powstaniu listopadowym Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Na jej czele stanął margrabia, Aleksander Wielopolski zwolennik współpracy z Caratem, który uzyskał zgodę Rosji na przywrócenie Rady Stanu Królestwa Polskiego oraz polskich samorządów. Przystąpił także do polonizacji wyższych stanowisk urzędniczych. Jednocześnie jednak w kwietniu rozwiązano towarzystwo rolnicze, co doprowadziło do nowych manifestacji. Jedna z nich zakończyła się masakrą, zginęło ponad 100 osób. Wielopolski był coraz bardziej osamotniony w swojej polityce szukania kompromisu. Większość działaczy politycznych uważała, że współpraca z Rosją nie jest już możliwa. Nastroje patriotyczne były bardzo rozbudzone, rozpowszechniła się tzw. żałoba narodowa, a więc kobiety nosiły czarne stroje i biżuterię z symbolami narodowymi. Ogół ówczesnych działań społeczeństwa polskiego, będących demonstracją patriotyzmu, nazywano rewolucją moralną. Aby zapobiec dalszym manifestacjom, władze rosyjskie postanowiły siłą rozprawić się z polskim ruchem narodowym, w tym celu wprowadziły jesienią 1861 roku stan wojenny. Oznaczało to ostateczne przekreślenie możliwości porozumienia między społeczeństwem a Rosją. Wielopolski na znak protestu zrezygnował z wszelkich stanowisk i wyjechał do Petersburga, gdzie zamierzał skłonić cara do nowych ustępstw. Polskie stronictwa polityczne. Wprowadzenie stanu wojennego przyspieszyło proces kształtowania się dwóch polskich obozów politycznych, białych i czerwonych. Czerwoni zamierzali wywalczyć pełną niepodległość na drodze walki zbrojnej. Przystąpili po wprowadzeniu stanu wojennego do rozbudowy struktur konspiracyjnych, zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach zaboru rosyjskiego. Czerwolni nie liczyli na pomoc mocarstw zachodnich, ale na poparcie europejskich rewolucjonistów, zwłaszcza rosyjskich oraz masowy udział chłopów w powstaniu. Pozyskanie chłopów do walki o niepodległość miało zapewnić nadanie im ziemi na własność, bez ponoszenia przez nich kosztów odszkodowania. Ziemianie mieli otrzymać odszkodowanie od państwa po odzyskaniu niepodległości. Jednym z najważniejszych działaczy Czerwonych był Jarosław Dąbrowski. I wreszcie ugrupowanie Białych. Na czele Białych stali Andrzej Zamojski, Ziemianin, prezes Towarzystwa Rolniczego oraz Leopold Kronenberg, bankier warszawski pochodzenia żydowskiego. Biali byli właściwie przeciwnikami wywołania powstania w najbliższym czasie. Uważali, że może ono wybuchnąć jedynie w sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, przy zapewnionej pomocy Francji i Anglii. Jednak głównie liczyli na to, że niepodległość uda się uzyskać dzięki manifestacjom patriotycznym i dyplomacji hotelu Lambert. Zgadzali się na uwłaszczenie chłopów, ale za odszkodowaniem dla ziemian. Rozbudowywali organizację konspiracyjną, żeby dysponować siłą, która zdoła wywrzeć presję na władze rosyjskie. I wybuch powstania styczniowego. W połowie 1862 roku powrócił do kraju hrabia Wielopolski, który w czasie swojego pobytu w Rosji zapewnił sobie poparcie Aleksandra II dla reform liberalizujących stosunki w Królestwie Polskim. Wielopolski, jako naczelnik rządu cywilnego w Królestwie Polskim, ogłosił oczyszczanie chłopów na warunkach korzystnych dla Ziemian, zwiększył liczbę szkół średnich oraz otworzył w Warszawie Uniwersytet Szkołę Główną. Wielopolski nie zdołał pozyskać przychylności Białych, którzy wysuwali żądania pełnej autonomii Draklurestwa oraz przyłączenia Litwy Podola i Wołynia, co było nie do przyjęcia dla władz rosyjskich. W tej sytuacji postanowił rozbić organizację Czerwonych, gdyż sądził, że w ten sposób łatwiej przyjdzie porozumieć się z obozem Białych. Miało to również zapobiec zaplanowanemu przez Czerwonych na wiosnę 1863 roku powstaniu. W tym celu zarządził Wielopolski Brankę, a więc pobór do wojska mężczyzn podejrzanych o przynależność lub sympatię do Czerwonych. Aby zapobiec poborowi do wojska na prowincji i nie dopuścić do rozbicia organizacji, Komitet Centralny Czerwonych podjął decyzję o przyspieszeniu wybuchu powstania. 22 stycznia 1863 roku Czerwoni powołali tymczasowy rząd narodowy i wydali manifest do narodu polskiego, wzywający do walki, tym samym wybuchło powstanie styczniowe. Wybuch powstania zaskoczył Rosjan, ale mimo to powstańcy nie odnieśli znaczącego sukcesu. Oddziały powstańcze, liczące tylko kilka tysięcy ludzi i słabo uzbrojone, zaatakowały rosyjskie garnizony, ale zostały odparte. Bierność wojsk rosyjskich, które skoncentrowane w miastach rzadko podejmowały akcje przeciwko powstańcom, pozwoliła czerwonym rozbudować oddziały i przetrwać do wiosny. Do powstania przyłączyła się głównie średnia i drobna szlachta oraz mieszczanie. Chłopi w większości pozostawali bierni, próby przejścia od działań partyzanckich do regularnej walki podjęte w lutym 1863 roku przez generała Ludwika Mirosławskiego, który został z ramienia czerwonych dyktatorem, zakończyły się klęską. Na wiosnę do powstania przyłączyli się także biali. Ogłosili oni dyktatorem zamiast Mirosławskiego, który opuścił kraj, generała Mariana Langiewicza. Nie dowodził on długo powstaniem, jego oddziały rozbito, a on sam po przekroczeniu granicy został aresztowany przez Austriaków. Przystąpienie białych, ziemiaństwa i zamożnych mieszczan do powstania ułatwiło organizację wojsk. Biali dysponowali pieniędzmi, które pozwalały lepiej uzbroić i zaopatrzyć walczące oddziały. Wzmocniono również nieliczną kadrę oficerską, a powstanie objęło Litwę, gdzie Biali dysponowali dobrze rozbudowaną organizacją i cieszyli się poparciem wśród szlachty i mieszcza. Przywódcy Białych mieli nadzieję, że długotrwały opór zachęci Francję i Anglię do interwencji na rzecz sprawy polskiej oraz zmusi Rosję do rokowań i ustępstw wobec Polaków. Niewątpliwie dużym osiągnięciem powstańców było stworzenie struktur państwa podziemnego, a więc rozbudowanych struktur państwowych, w, których, w ramach których zbierano podatki, wydawano prasę, funkcjonowały sądy i policja upadek powstania styczniowego. Przewaga wojsk rosyjskich, których liczebność wzrosła do 300 tysięcy, powodowała jednak, że oddziałom powstańczym coraz trudniej było utrzymać się w terenie. Do tłumienia powstania przyczynił się również terror, a więc egzekucje, zesłania, konfiskaty majątków i zasada odpowiedzialności zbiorowej stosowana przez Rosjan. Z okrucieństwa zasłynął zwłaszcza generał-gubernator Litwy, Michał Murawiow, nazywany też Wieszat Jelem. Nowy dyktator powstania od jesieni 1863 roku, pułkownik Romuald Traugut, próbował uratować powstanie wciągając do walk chłopów. W tym celu nakazał natychmiastową realizację ogłaszanych dekretów uwłaszczeniowych, które dawały chłopom to, co obiecywali powstańcy a więc ziemię na własność oraz powierzenie chłopom stanowisk w administracji powstańczej. Przyniosło to jednak niewielkie rezultaty, gdyż car Aleksander II wydał w marcu 1864 roku dekret o uwłaszczeniu dotyczący Królestwa Polskiego. Kolejne klęski i aresztowanie w kwietniu Traugutta doprowadziły latem 1864 roku do upadku Powstania. Romuald Traugut został wkrótce też po aresztowaniu stracony. W grudniu 1864 roku rozbito ostatni powstańczy oddział księdza Stanisława Brzuski działający na Podlasiu. Sam ksiądz Brzuska został kilka miesięcy później aresztowany i powieszony. Dziękuję za uwagę.